cześć wszystkim. Dzisiaj taki mały zestaw biwakowy z bajki Trolle. Mamy tutaj jednego z głównych bohaterów na swoim biwaku, w swojej kryjówce. Konstrukcja bardzo prosta, bardzo mała, składająca się z niewielu elementów, chociaż sprytnie jest to wszystko rozwiązane. Mamy tutaj trochę elementów miękkich, które robią za liście i za posłanie naszego bohatera. Jeżeli chodzi o jakość klocków, to jest tutaj dobrze, chociaż nie jest to jakość legowa na najwyższym poziomie. Kolorystycznie trochę odbiegają od legowych, chociaż muszę przyznać, że klocki te półprzeźroczyste, żółte, pomarańczowe bardzo dobrze wypadają na tle zwykłych. Nie są to klocki chińskie, są to klocki zachodnie, amerykańskie firmy Creo, które są robione w Korei Południowej. Pomysł bardzo fajny, chociaż popracowałbym jeszcze trochę nad jakością tych klocków, żeby się jeszcze bardziej rozwinąć. Mają co ścigać, ale idą w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że będą się rozwijać, tworząc własne jakieś projekty, no i sprzedając klocki licencyjne. Bardzo fajny, bardzo przyjemny zestaw. Może nie należy do najtańszych, bo to nie chińszczyzna, ale tutaj cena jest jeszcze w miarę spoko, więc można w nie zainwestować, jeżeli gdzieś znajdziecie. Aktualnie dużo nie kosztują, więc można się rozejrzeć. No tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!